Witam na kanale Gotuj z Maszką. Dzisiaj będziemy robić buraczki na ostro. Marzę cebulkę pokrojoną na małe kostki i dodaję cytrynki pokrojoną. Obsmażę razem i wtedy będę dodawać do buraczku. Niesamowity zapach. I teraz Wam pokażę buraczki na ostro. Buraczki ugotowane, zrobione na tarce. Smażona cebula, którą Wam pokazywałam, dodałam cytryny, tak? Tutaj mamy cukier łyżka, dwie łyżki soli i chrzan, dwie łyżeczki i olej. Na początku my dajemy cebulkę. Cebulka, która była smażona z cytrynką, jest idealny smak. Jeszcze jedną cytrynkę tu mamy. Wyjmujemy. Teraz wysypiemy ten cukier. Dwie łyżeczki soli. I chrzan, dwie łyżeczki małe, takie będą na ostro i dodajemy troszeczkę oleju i to wszystko mieszamy. Dobrze wymieszać, dodać po smaku to jeszcze może soli, może komuś ktoś lubi mocniejsze. Można dodać jeszcze sok z cytryny, jeżeli będzie Wam brakowało smaku. Dobrze wymieszać i wstawić do lodówki. Można te buraczki pasteryzować do słoiczka, do garnuszka pasteryzować można w piekarniku, można pasteryzować w garnuszku na ogniu, no można różnie. Teraz my spróbujemy, jaki będzie smak tych buraczków. Smażona cebulka ma dać idealny smak z cytrynką. No i chrzan, powiem Wam. I próbujemy troszeczkę. No powiem Wam, że jest idealny smak. Do lodówki i do obiadku będzie gotowe. I nasze buraczki są już przygotowane do obiadku. Subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.